Witajcie w kolejnym odcinku MotoNews. Poprzedni odcinek sprzed 2 tygodni uzyskał już ponad 21 tysięcy odsłon, za co Wam bardzo serdecznie dziękuję i uważam to za naprawdę niezły wynik, jak na serię informacyjną, a na dodatek skupiającą się tylko i wyłącznie wokół motoryzacji. A więc bardzo Wam za to dziękuję. A teraz co w dzisiejszym odcinku? McLaren Speedtail, kolejny wypadek Beaty Szydło oraz rozpołowione Audi R8. Zaczniemy może od McLarena Speedtail, czyli nowo zapowiedzianego modelu tej marki o zawrotnej mocy 1050 koni mechanicznych generowanych dzięki hybrydowej jednostce napędowej. Auto ma nawiązywać do legendarnego modelu F1, przede wszystkim układem foteli we wnętrzu, czyli jedno centralne miejsce dla kierowcy oraz dwa miejsca dla pasażerów cofnięte nieco do tyłu. Osiągi tego samochodu tak naprawdę jak na ten moment nie są jeszcze do końca znane. Wiadomo tylko, że od 0 do 300 km na godzinę ma przyspieszać w 12,8 sekundy, co jest czasem o 0,3 sekundy lepszym niż Bugatti Chiron. Ale to i tak jest w porównaniu do Koenigsegga Regery, który od 0 do 300 przyspiesza w 10,9 sekundy. Generalnie i tak, jeżeli chcielibyście kupić to auto, to i tak go nie kupicie, bo wszystkie spośród 106 sztuk planowanych w produkcji zostało już zarezerwowanych, gdzie każda z nich kosztuje ponad 10 milionów złotych. What? Ale generalnie tak, patrząc na to auto, czy ono Wam się w ogóle podoba? Bo moim zdaniem zdecydowanie nie jest urodziwe i wygląda trochę jak taka rozciągnięta płaszczka. Na dodatek płaszczka mająca 5 metrów 13 cm, a to tylko 2 cm mniej niż BMW X7, czyli kolejny samochód, o którym chciałbym Wam opowiedzieć. BMW w końcu zdecydowało się, by wkroczyć na rynek luksusowych mega SUV-ów. Auto jest ogromne i ma równie ogromne koła, od 20 do 22 cali w zależności od specyfikacji. I wcale nie wyglądają one komicznie przy tak potężnej bryle. Auto z pewnością ma wróżony niemały sukces na rynku chińskim, rosyjskim i amerykańskim. Ale czy w Polsce ono się będzie dobrze sprzedawało? To tak naprawdę pokaże czas. Niemniej jednak polskie społeczeństwo się bogaci i myślę, że popyt na tego typu samochodu ma szansę rosnąć. I X7 myślę, że będzie kupowana, bo zapowiada się naprawdę fantastycznie i obrzydliwie luksusowo. Będzie kupowana, ale pod jednym warunkiem. Pod warunkiem, że potencjalnemu kupcowi nie będą przeszkadzały ogromne nerki zajmujące praktycznie 1/3 powierzchni przodu tego samochodu. Nerki, które sprawiają, że przód X7 wygląda jak nutria. Co, nie wiesz, co to jest nutria? No co? Nutria to jest taki gryzoń? Nie, dupa. Już niedługo do Polski wkroczy Cupra Ateca, czyli sportowy SUV bazujący na, uwaga, nie zgadniecie, Seacie Ateca. Znany jest już polski cennik i ma się rozpoczynać od 191 900 zł, co być może wydaje się niemałą kwotą jak na Seata, niemniej jednak biorąc pod uwagę całkiem bogate wyposażenie w standardzie, dwulitrowy 300-konny silnik montowany w tym samochodzie oraz fakt tego, że auto przyspiesza do setki w czasie 5,4 sekundy, czyli lepiej niż przednionapędowa Cupra, Megane RS i Civic Type R, to taka cena w sumie już nie brzmi tak źle. W sumie jestem bardzo ciekaw, jak to auto zostanie odebrane na rynku, bo wydaje mi się, że ma całkiem niezły potencjał. Yes, that's true. Okej, jak przystało na motoniusową tradycję, musi być jakiś news z Polski. Dzisiaj mamy dla Was wypadek kolumny rządowej, o którym prawdopodobnie słyszeliście. Jeżeli nie, to w telegraficznym skrócie. Sytuacja wyglądała w taki sposób, że prawilny obywatel jechał sobie swoim Peugeotem, zatrzymał się przed przejściem dla pieszych i w jego, za przeproszeniem, dupkę wjechało Audi Q7 kolumny rządowej, natomiast później jeszcze w to Audi Q7 wjechało BMW serii 7, również kolumny rządowej, w którym siedziała wicepremier Beata Szydło. Nie no, ale kumacie to? Kolejny wypadek tych super rządowych kierowców. No ja po prostu tego nie ogarniam. Na miejscu ubezpieczycieli podniósłbym składki dla rządowych samochodów o 100%. Albo w sumie nie, bo my wtedy będziemy opłacać te składki z naszych podatków. To kupiłbym tym kierowcom hulajnogi, może wtedy byłoby trochę bezpieczniej i taniej. Tak. Nie no, ale tak poważnie. Wiecie, ile w pierwszej połowie tego roku było wypadków z udziałem Służby Ochrony Państwa? 14. I to pozostawmy bez komentarza. Okej. Okay.
A na koniec dość ciekawy wypadek, który miał miejsce we Włoszech, a dokładnie na granicy z Francją. Na górskiej drodze Audi R8, prawdopodobnie z nadmierną prędkością, wypadło ze swojego pasa ruchu i uderzyło w nadjeżdżającego z naprzeciwka Volkswagena Transportera. Skutkiem czego Audi R8 rozpadło się na pół. Nie no, w sumie nic w tym śmiesznego i najważniejszy i w sumie przy okazji też najbardziej szokujący w tym wszystkim jest fakt tego, że ani kierowcy Audi, ani kierowcy Volkswagena nic się nie stało. Cóż, chyba jest trochę prawdy w tej reklamie Audi mówiącej o przewadze dzięki technice. Prawda, Kuba? Prawda. Kuba potwierdza. I na tym kończymy dzisiejszy odcinek MotoNews. Dzięki wielkie za oglądanie, jeżeli odcinek Wam się podobał, to zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie nasz kanał i obserwujcie nas na Instagramie. I przy okazji wielkie dzięki dla wszystkich, którzy pojawili się w naszej grupie na Facebooku Garage Wheel With It. Dzięki, że jesteście, że tak chętnie się tam udzielacie, naprawdę jest nam bardzo, ale to bardzo miło. A dla tych, których tam jeszcze nie ma, zapraszamy, link znajdziecie w opisie. Siemanko, do zobaczenia w kolejnym odcinku. A jakby ktoś nie wiedział, co to jest nutria, to jedyne zwierzę, które ma sutki na plecach. Pozdrawiam.